Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry panie ministrze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak dużo samorządów zadeklarowało już, że chce brać udział w tym rządowym programie, jeżeli mogę tak to określić, dystrybucji węgla? Wiele samorządów dopytuje i analizuje sytuację w swoim regionie, więc myślę, że o konkretnych liczbach będzie można powiedzieć, jak już program będzie realizowany także po tych narzędziach, które wprowadzimy. Czyli po ustawie. Bo będą w najbliższych dniach także przedstawione projekt ustawy, który założy pewne rozwiązania, które mają pomóc jeszcze tym samorządom, które mają taką specyfikę, że jeszcze potrzebują konkretnych narzędzi i my będziemy rozmawiać z samorządami i współpracować tak, żeby każdy, kto chce, mógł taką kwestię na terenie swojej gminy albo w porozumieniu z innymi gminami realizować. No tylko, że panie ministrze, mamy już październik i to 10 nawet października. Rząd teraz przygotowuje ustawę. Teraz zorientował się rząd, że będzie problem z dystrybucją tego węgla, który jest sprowadzany z całego świata, chyba można tak powiedzieć. No to trochę jest spóźnione działanie, albo i mocno spóźnione działanie chyba. To nie jest pierwsza ustawa, która miała doprowadzić do tego, aby ceny węgla były, aby nie było tej spekulacji na rynku. No, to pan minister przypomniał, że to kolejne podejście do rozwiązania tego problemu. To jest takie podejście, które w naszym przekonaniu pozwoli na to, aby nie było tej spekulacji, z którą mam do czynienia. Niestety czas wojny powoduje, że także na rynku mamy do czynienia z różnymi działaniami, na które państwo musi po prostu reagować. No i w tej chwili taka reakcja we współpracy z samorządami, jesteśmy przekonani, będzie adekwatna. To kiedy będzie ta ustawa i jakie dokładnie da narzędzia samorządowcom? Jutro i pojutrze kolejne spotkania z samorządowcami. Tak jak zapowiadaliśmy, jutro spotkanie z samorządowcami z dużych miast, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich. W środę Komisja Wspólna Rządu i Samorządu i myślę, że po tych spotkaniach będzie można mówić o konkretnych rozwiązaniach, które będą również tak jakby efektem tej pracy wspólnej, bo wie pan, najłatwiej się mówi o tym, co dzieli, a nie o tym, co łączy, ale pierwsze spotkanie na początku zeszłego tygodnia właśnie jeżeli chodzi o te kwestie związane z dystrybucją, z samorządami w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu było w zeszłym tygodniu pierwsze spotkanie, rozmowy i oczywiście te rozwiązania... Z takimi samorządowcami życzliwymi... Nie, w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Mieliśmy taki zespół we wtorek, później już Ministerstwo Aktywów Państwowych bezpośrednio o tych narzędziach rozmawiało z samorządowcami w ramach Krajowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Panie ministrze, no samorządowcy w piątek protestowali także ci, czy może przede wszystkim ci z największych miast w sprawie, no, ich zdaniem, braku działań rządu, jeżeli chodzi o cenę energii elektrycznej. Premier zapowiedział specjalną taryfę dla samorządów. Kiedy to się wydarzy? To również w tym tygodniu. Te spotkania również będą dotyczyć tego tematu. Ten protest, o którym pan mówił, miał charakter stricte polityczny. Tam byli samorządowcy tacy, którzy są nastawieni, reprezentują środowisko antyrządowe. No ale mają chyba też czym się oburzać, jeżeli chodzi o cenę energii elektrycznej. To nie są tylko polityczne powody. Tak, tylko panie redaktorze, wie pan, że cena energii elektrycznej wzrosła na całym świecie, szczególnie w Europie. I teraz myślę, że jeżeli są problemy, to trzeba usiąść do stołu i rozmawiać. I my taką propozycję składamy, chcemy rozmawiać, a nie, prawda, wychodzić na ulicę i wykrzykiwać, że się żąda od rządu takiej, a nie innej stawki, bo ona będzie akurat taka, może, proszę państwa, no trzeba usiąść i rozmawiać. Wiemy, w jakiej jesteśmy. Samorządowcy słyszą o tych stawkach proponowanych przez koncerny energetyczne. No dobrze, ale panie redaktorze, pan mówi o zapowiedzi rozmowy na temat projektu ustawy, Sejm kiedy w przyszłym tygodniu, panie redaktorze, a czy te stawki, o których mówimy, one dotyczą teraz sytuacji, czy dotyczą przyszłego roku? Okej, okay, no dotyczą przyszłego roku. No to żąda pan ode mnie, no, że prawda... rozumiem, planują swoje budżety. Panie redaktorze, reagujemy na sytuację. A rząd nie planuje swojego budżetu? No też planuje i też dotykają wielu instytucji rządowych, czy tych, które pracują w ramach rządu, dotyka te wszystkie podwyżki. Również rząd przygotował propozycję obniżenia podatku PIT. Przecież w tym roku mamy wiele różnych rozwiązań.
rozwiązań, które wprowadzamy, tak, to już obowiązuje. I samorządy też narzekają, bo w związku z tym mają mniejsze dochody. Rząd również ma w związku z tym mniejsze dochody. Wie pan, nie może być tak, że po prostu są ci dobrzy, którzy się stawiają po jednej stronie, że oni by chcieli wszystko jak najlepiej. Ja też chciałbym wszystko jak najlepiej. Ja, gdyby trzeba było wyjść i manifestować, to ja też bym wyszedł i manifestował, że jest za duża cena prądu w Europie i na świecie i że w ogóle agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że ceny surowców są duże. I myślę, że wszyscy wyszliby i protestowali. Tylko to nie jest czas na protesty, tylko to jest czas na to, żeby usiąść i rozmawiać, jak najlepiej w Polsce ten problem rozwiązać. Bo nie ma czegoś takiego, jak było krzyczane wtedy na tym proteście: Polska, Rzeczpospolita samorządowa. Co to znaczy, panie redaktorze? Rzeczpospolita jest jedna, Polska jest jedna. Usiądźmy do stołu i rozmawiajmy, a nie, że stawiamy się, że my jesteśmy samorządowcy, ci dobrzy, prawda, a rząd jest zły. Nie, właśnie razem siadamy i rozmawiamy i rozwiązujemy problemy. I my chcemy te problemy rozwiązywać, bo ludzie nas wybrali do tego, żebyśmy wspólnie usiedli do stołu i rozwiązywali problemy. Wiadomo, jaka będzie stawka dla samorządów. Pan premier mówił, że będzie niewiele wyższa od tej z pierwszego półrocza, 740 zł za megawattogodzinę. Taka mniej więcej była średnia. To jakie, jaka to będzie w takim razie stawka konkretnie, jeżeli chodzi jutro, o te pojutrze, jutro pojutrze rozmowy, trzeba się wsłuchać wszystkie argumenty, posłuchać także, jak wyglądają kwestie budżetowe na przyszły rok, jakie są możliwości i znaleźć rozwiązanie. Pewnie takie, które nie będzie się wszystkim podobało, każdy będzie mówił, prawda, bo to są ceny i tak takie, które będą wyższe względem tego, co było do tej pory. To jest jasne, no. Ale taką mamy sytuację na świecie, wie pan. No. Czytałem, jak wiele hoteli w południowych Włoszech w tej chwili, w miejscach atrakcyjnych turystycznie, zamyka się ze względu na ceny energii. No i musimy się do tego przystosować, że żyjemy w tej chwili w świecie, gdzie jest bezsensowna wojna na Ukrainie, gdzie Rosja zaatakowała Ukrainę i są pewnego rodzaju konsekwencje tego, że mamy w tej chwili pokój w Polsce, ale musimy więcej płacić za pewne kwestie. Ale wiadomo, ile więcej to samorządy płacą, na jakim poziomie jest ta taryfa? Konkretne rozwiązania będą prezentowane po spotkaniach z samorządowcami. Panie ministrze, zimą spodziewana jest kolejna fala uchodźców, bo przypomnę, pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw uchodźców, również poza tym, że wiceszefem MSWiA. Zimą właśnie kolejny napływ tych, którzy z powodu braku energii w wielu miejscach na Ukrainie mogą chcieć szukać ciepłego schronienia? W tej chwili nie ma takiego zagrożenia, że to będzie duża fala uchodźców, aczkolwiek choćby z dzisiejszego poranka sytuacja na Ukrainie, bombardowanie wielu dużych miast powoduje, że sytuacja w tym państwie jest niestabilna, jest dynamiczna i my jako kraj, który jest krajem sąsiednim, musimy być przygotowani na to, że mogą być różne sytuacje, także związane z sytuacją na froncie, z sytuacją agresji Rosji na Ukrainę, jak i brakiem surowców, brakiem także ciepła, prawda, w wielu miejscach. W związku z tym idzie zima, musimy być na to przygotowani, ale jeszcze raz powiem, jesteśmy blisko, współpracujemy właśnie z ambasadorem Ukrainy w Polsce, rozmawialiśmy, rozmawiamy także wojewodowie z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, rozmawiają ze swoimi odpowiednikami po drugiej stronie granicy. Ukraina przede wszystkim przygotowuje się na migrację wewnętrzną. To znaczy tak, żeby obwód lwowski i obwody tutaj przygraniczne przyjęły uchodźców ze wschodu, żeby to byli uchodźcy wewnętrzni w ramach Ukrainy. Również przecież Ukrainie zależy na tym, aby ich obywatele pozostali u siebie w kraju, a nie wyjeżdżali za granicę. Czyli rozumiem, że to jest gdzieś tam możliwe zdarzenie, ale mało prawdopodobne, tak? Przede wszystkim musimy być gotowi na różne rozwiązania, ale dziś nie jest to możliwe, aby przygotowywać się na taką falę, jak mieliśmy do tej pory w Polsce. To teraz o tych uchodźcach, panie ministrze, porozmawiajmy, którzy są w Polsce w miejscach przede wszystkim tego zbiorowego zakwaterowania, bo ciągle takie miejsca są na terenie całego kraju. Planują państwo zmiany. Mają płacić uchodźcy za to, że są zakwaterowani w takich miejscach. Jak to będzie wyglądało i od kiedy się zmieni? Wielu z tych uchodźców, którzy mieszkają w tych miejscach zbiorowego zakwaterowania, mieszka już dosyć długo. Rosną też ceny związane właśnie z kwestią utrzymania. I jesteśmy przekonani, bo przeprowadziliśmy także ankiety wśród tych uchodźców, którzy mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Z ankiet wynika, że ponad połowa
tych osób, mówię tylko o tych, którzy mieszkają w miejscach takich typu tam remizy strażackie, prawda, różnego rodzaju hale targowe, bo tyle, takie miejsca jeszcze... A ile to jest osób? To jest około 80 tysięcy osób. Okay. I te osoby w całym kraju mieszkają albo w takich większych ośrodkach, jak na przykład w Nadarzynie, gdzie jest około 2 tysięcy, ale też w mniejszych, po 10-15. No i co się zmieni w ich przypadku? Chcemy, aby te osoby, które już podjęły pracę, które normalnie funkcjonują, które mają możliwość normalnego funkcjonowania w Polsce, po prostu partycypowały w tych środkach, przynajmniej na poziomie 50% w najbliższych tygodniach. Ale tylko te, które pracują? Każda osoba, która nie jest osobą niepełnosprawną, nie jest emerytem, no bo emerytom też ciężko dzisiaj byłoby z dnia na dzień normalnie żyć w Polsce. Każda taka osoba, która jest w rynku produktywnym i może normalnie zacząć funkcjonować, są potrzebne mechanizmy, aby także nie przyzwyczajać ludzi do tego, że będzie wiecznie państwo pewne kwestie zapewniało. I tutaj ważne jest to, aby ci, którzy są w Polsce, mogli się normalnie zaadaptować, normalnie żyć i także partycypować w kosztach utrzymania. To od kiedy ta zmiana, panie ministrze? No, ta zmiana będzie w najbliższych tygodniach, więc myślę, że mniej więcej od połowy listopada, od drugiej części listopada wejdzie to w życie. To jeszcze jedna kwestia. Mówi się o zagrożeniu, jeżeli chodzi o atak ewentualny na jedną z ukraińskich elektrowni jądrowych. Jodek potasu został rozdysponowany na terytorium całego kraju. A co, panie ministrze, jeżeli chodzi o atak taktyczną bronią jądrową, który też nie jest wykluczony, poważnie jest brany pod uwagę. Czy wtedy też takie zagrożenie radiologiczne, chemiczne na terenie Polski by wystąpiło? Jak to wygląda? No, przede wszystkim o tym decydują specjaliści, eksperci z Polskiej Agencji Atomistyki. No, ale to, że państwo ich pytali i analizowali. Tak. Ale chciałbym, żeby było jasne, że to nie są decyzje o charakterze żadnym, powiedzmy sobie, politycznym, czy jakimś takim podejmowane przez polityków. To są decyzje podejmowane w oparciu, oczywiście przez polityków, ale w oparciu o ekspertyzy osób, które się na tym znają. I jeżeli chodzi o tą taktyczną broń jądrową, to efekt użycia jej nie będzie miał według ekspertów skutków radiologicznych na terenie naszego kraju. Więc przede wszystkim tak jakby te kwestie związane z jodkiem potasu, to jest sprawa związana z ewentualnym atakiem na którąkolwiek z tych elektrowni jądrowych, ale co warto powiedzieć, te działania nasze mają charakter prewencyjny, ponieważ te elektrownie są daleko od Polski, po pierwsze, po drugie, to jest kwestia także warunków meteorologicznych, wiatrów i wielu innych kwestii, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, że także te opinie ekspertów wskazują, że w tej chwili w Polsce nie ma takiego zagrożenia, aby trzeba było ten jodek potasu wykorzystywać. I także w przypadku ataku na elektrownię jądrową też nie wiadomo, czy każdy atak będzie powodował to, aby trzeba było jodek wykorzystać. A mówił to Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia panu ministrowi i państwu. Dziękuję do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz państwa na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzyckiej.
Dzień dobry Państwu. W poniedziałek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa na początku tego tygodnia. Kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem za chwilę Robert Biedroń, eurodeputowany, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Po godzinie 9.30 Adam Kobieracki, czyli były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Bardzo niedobre informacje mamy dziś z Ukrainy od samego rana. Wiemy, że na stolicę, na Kijów spadły rakiety. W centrum miasta dzisiaj rano doszło do 3 potężnych eksplozji. Wcześniej słychać było nadlatujące rakiety. W Kijowie od godziny 6.45 czasu miejscowego, czyli 5.45 w Polsce, obowiązuje nieustannie alarm przeciwlotniczy. Na razie nie mamy zbyt wielu informacji na ten temat. Oczywiście, jeżeli będzie wiadomo coś więcej na bieżąco, będziemy Państwa informować. Wiemy tylko, że rosyjskie rakiety, którymi dzisiaj rano zaatakowano Kijów, uderzyły w samo serce, w samo centrum miasta. O tym poinformował mer Kijowa, Witalij Kliczko, i pisze tak. Kilka wybuchów w dzielnicy Szewczenkowskiej w centrum stolicy. Wszystkie służby udają się na miejsce. Szczegóły później. Na te szczegóły oczywiście czekamy. Ale nie tylko w Kijowie bardzo trudna sytuacja. Pod odstrzałem jest także Zaporoże, które to ponownie Rosja zaatakowała. Szczególnie dzielnicę mieszkalną. I to jest tragiczna informacja. Po nocnym ataku są ofiary i są ranni. Terror wroga trwa. Tak powiedział szef administracji wojskowej Zaporoża Oleksandr Staruch. No i oczywiście wielu zastanawia się, czy ten bestialski atak na dzielnicę mieszkalną w Zaporożu to jest odpowiedź, a właściwie odwet za to, co się wydarzyło w weekend, czyli za pożar na moście krymskim. Jeżeli chodzi o logistykę, no jeden z kluczowych dla armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o transport i żołnierzy, i zaopatrzenia. Bardzo istotna nitka właśnie transportowa, logistyczna dla Rosjan. Putin stwierdził, że to jest atak terrorystyczny ukraińskich służb. Z kolei Ukraińcy nie przyznają się do ataku na most krymski i sugerują, że jest to robota specjalnych służb rosyjskich, które są skonfliktowane z dowództwem wojskowym. Na razie oczywiście i czy w ogóle pytanie uda się to wyjaśnić, nie wiadomo. Władimir Putin ocenił, że to jest atak terrorystyczny zorganizowany przez ukraińskie służby specjalne i komentuje to tak. Autorami, sprawcami i zleceniodawcami były ukraińskie służby specjalne. Zdaniem z kolei szefa komitetu śledczego odpowiadają też za to ukraińskie służby, czyli jak Państwo widzą tutaj, jeżeli chodzi o Rosjan, jest jednolity przekaz. Z kolei doradca Wołodymyra Zełenskiego, Michał Podolak, mówi, że wybuch na moście krymskim jest korzystny dla Ukrainy, ale wiele wskazuje, że stoją za nim sami Rosjanie. Rosjanie oczywiście propagandowo próbują już przekonać swoje społeczeństwo, że sytuacja na moście krymskim została przywrócona do równowagi, że transport zarówno kolejowy, jak i samochodowy tam trwa, ale na szczęście na razie nie ma informacji, które potwierdzałyby tezę stawianą przez rosyjskich propagandystów. Bez wątpienia jest to gigantyczny cios, nie tylko logistyczny, jak wspomniałam, ale także no taki właśnie, jeżeli chodzi o samą symbolikę sytuacji dla strony rosyjskiej. Świadczyć o tym może fakt, że Władimir Putin zwołuje dzisiaj Radę Bezpieczeństwa właśnie po wybuchu na moście krymskim. Przekazał to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i są nieoficjalne informacje, które wczoraj się pojawiły, że stanowisko mogą stracić minister obrony Siergiej Szojgu i szef sztabu generalnego Walerii Gierasimow. Oni już mieli stracić te stanowiska, ale podobno ma to być potwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Sytuacja bez wątpienia trudna. Pytanie, jak głęboki będzie odwet Rosjan za to, co stało się na moście krymskim. W tym samym czasie rozpoczynają się rozmowy NATO w Brukseli. O tym z panem Adamem Kobierackim rozmawiać będziemy. Rozmowy ministerialne, które odbędą się w połowie października. Przepraszam, ja tutaj się pomyliłam, bo inna ważna sprawa dzisiaj się wydarzy. Mówię o teraz rozmowach NATO. One w połowie października, czyli już za kilka dni, odbędą się w Brukseli i mają dotyczyć infrastruktury krytycznej państw NATO i zagrożenia jądrowego ze strony Rosji. Na ten temat także z naszymi gośćmi mówić będziemy, a jeżeli chodzi o to, co ma się wydarzyć dzisiaj, to już przechodzimy do spraw państwowych naszych tu wewnętrznych, to dziś się czeka nas prawdopodobnie fuzja polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa z PKN
Orlen. Dzisiejsza decyzja akcjonariuszy powinna zapaść. Takie są prognozy, takie są przewidywania. Państwo ma objąć blisko 50% udziału w tym koncernie połączonym. Powstanie podmiot, który ma według rządzących sprostać transformacji energetycznej. Są też tacy, którzy twierdzą, że jest to bardzo kolejna niebezpieczna sytuacja prowadząca do monopolu i prowadząca do stworzenia jakiegoś potworka energetycznego po raz kolejny. Wiemy, że specjaliści, w tym Piotr Naimski, związany bardzo blisko z Prawem i Sprawiedliwością, członek tej partii, bardzo bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, sprzeciwiał się wszelkim takim fuzjom, między innymi Lotosu z Orlenem. Tutaj podobno też były duże wątpliwości dotyczące sensowności takiej fuzji właśnie. PGNiG, PKR Orlen, dzisiaj prawdopodobnie zapadnie taka decyzja. Jaki to może mieć wpływ na rynek energetyczny w Polsce? O tym z naszym gościem, tym razem Robertem Biedroniem, który już za chwilę u nas w studiu się pojawi. Na pewno skomentujemy także słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który był gościem skrajnej prawicy, drodzy państwo, po raz kolejny. Tym razem w Hiszpanii straszył transnarodowym potworem. Nie wiem, czy państwo słyszeli, była wyimaginowana wspólnota, teraz jest transnarodowy potwór, czyli tak premier widzi przyszłość Unii Europejskiej. Europę tworzą suwerenne narody, mówił szef rządu, i siła ich tradycji, a nie brukselska biurokracja. Tak mówił wczoraj w Madrycie podczas festynu zorganizowanego przez opozycyjną, skrajnie prawicową hiszpańską partię Vox. Ostrzegał też zgromadzonych przed próbą zniszczenia naszego chrześcijańskiego dziedzictwa kulturalnego. Unia Europejska inwestuje w biurokrację, instytucje poszerzają swoje kompetencje, na co nie możemy pozwolić. Tak grzmiał premier Mateusz Morawiecki. Pytanie, jaki to może mieć wpływ i czy w ogóle jakikolwiek na rozwój sytuacji wewnątrz struktur Unii Europejskiej, tym samym w dalszym ciągu także w obliczu takiego, a nie innego stanowiska polskiego obozu władzy, nie mamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście rząd próbuje państwa, obywateli przekonywać, że kamienie milowe zostały wypełnione, one wypełnione nie zostały. Dzisiaj mamy kilka bardzo smakowitych cytatów dotyczących tego, co jeszcze niedawno politycy KPO, na przykład w sprawie politycy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie KPO mówili. Także przypomnimy te słowa i będziemy mówić sprawdzam. Będzie też o rozliczeniu pisowskich funkcjonariuszy, drodzy państwo, bo to zapowiedziała Lewica i to zapowiada także Donald Tusk. Czy to z kolei zapowiada bliższą współpracę między Platformą a Lewicą? O tym także mówić będziemy, także już nie przedłużam i zapraszam państwa na pierwsze dziś spotkanie z Robertem Biedroniem. Czy dzisiaj najważniejszym priorytetem powinna być polityka klimatyczna? Czy w czasie, jak cała Europa wpada w recesję, a niektórym krajom grozi depresja, w czasie, kiedy rynki finansowe drżą, to już mało powiedziane. Czy polityka klimatyczna, ta, która nas powinna interesować oczywiście bardzo długoterminowo, ma być podstawowym naszym priorytetem? Ja uważam, że nie. Polityka klimatyczna jest oczywiście ważna, ale jeszcze ważniejsze jest życie ludzi, wolność, suwerenność Ukrainy, niskie ceny w Polsce, a uprawnienia do emisji CO2 tak wysokie, podbijają tylko te ceny. Dlatego Polska jest za tym, aby zamrozić ceny uprawnień do emisji CO2. Bardzo mocno staramy się inne państwa dopingować, stymulować do tego, żeby pomagały Ukrainie bronią, dostawami broni, dostawami artylerii, ciężkiego sprzętu, amunicji. To jest to, co jest potrzebne. Jednak jest dla nas też oczywiste, że ta wojna jeszcze niestety się nie zakończyła i Rosja będzie w brutalny sposób odpowiadać po swojej stronie. Dlatego my musimy się nie tylko uzbroić w cierpliwość, ale także musimy pomagać Ukrainie przetrwać od strony finansowej i wspierać ją oczywiście od strony wojskowej, militarnej. To jest to, co Polska wraz z Wielką Brytanią i ze Stanami Zjednoczonymi robi niemal codziennie w naszych dyskusjach z premierami i prezydentami. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, eurodeputowany. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pan Mateusz Morawiecki wystąpił wczoraj na takim pikniku, festynie organizowanym przez skrajnie prawicową partię Vox hiszpańską i straszył transnarodowym potworem.
tak mówił o Unii Europejskiej, która niepohamowana przez państwa dbające między innymi o chrześcijańskie korzenie, to no, stanie się właśnie takim transnarodowym potworem. Wcześniej mieliśmy w kampanii prezydenckiej wyimaginowaną wspólnotę, teraz mamy transnarodowego potwora. Tak widać, że eskaluje ta retoryka antyunijna. I to w bardzo niebezpiecznym kierunku, pani redaktor, szanowni państwo, bo przypomnę, że premier Morawiecki wystąpił na pikniku faszyzującej partii Vox, która opiera swoją tożsamość na tożsamości frankistowskiej, rządzie faszystowskim. To zresztą nie jedyna z tego ostatnich dni tego typu eskapada właśnie w tym kierunku. Prezes Glapiński powołał się na Hitlera w swoich wypowiedziach. Ale tutaj raczej obciążał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie, ale to idzie naprawdę w bardzo niebezpiecznym kierunku. Może przypomnijmy naszym widzom, bo rzeczywiście tych cytatów z pana prezesa Glapińskiego jest tyle, że może ten umknął, ale chodziło no, między innymi o to, że Hitler w sposób demokratyczny, dochodząc do władzy, także stawiał na politykę społeczną, polityką społeczne, programy socjalne i wygrał wybory, czyli sugeruje, że Prawo i Sprawiedliwość robiło to samo. Więc ja nie wiem, czy pana zdaniem sugeruje także, że PiS jest jak Hitler, czy, no, ale, czy jak to czytać? No wie pani, ja nie wiem, dlaczego oni idą w ogóle w tym kierunku. No, to jest w ogóle jakaś aberracja kompletna, ale wracając do Unii Europejskiej, to pokazuje, jaki oni mają stosunek do Unii Europejskiej. No to są konie trojańskie właśnie takich ruchów faszyzujących. Do niedawna bratali się z Le Pen, z Orbanem, z Salvinim, koniami trojańskimi Putina. Putin prowadzi jawnie antyeuropejską, antydemokratyczną politykę. Pomieszanie z poplątaniem, zamiast wziąć się do roboty. No jeżeli premier Morawiecki ma czas, żeby jeździć i wspierać takie faszyzujące partie jak Vox w Hiszpanii, to ja chciałbym, żeby znalazł równie dużo czasu na zajęcie się realnymi problemami ludzi w Polsce. Przed Markiem Kopcińskim, panie... No tak, tylko że dzisiaj to on ponosi odpowiedzialność za tą biedę, za ubóstwo, za kryzys, za inflację, za to, że ludzie nie są w stanie spłacać kredytów. To premier Morawiecki wziął odpowiedzialność za nas. Dobrze, to on powinien dowozić, pani redaktor, te wszystkie rzeczy, a nie pomagać faszystom w Hiszpanii wygrywać wybory. Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo rzeczywiście tutaj tych obowiązków dla premiera i w ogóle obozu rządzącego jest bardzo dużo, ale skończmy wątek dotyczący Unii i przyszłości Unii Europejskiej. Czy pana zdaniem rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, no bo prawda taka jest, proszę zobaczyć, Włochy, dobre notowania partii Vox tak naprawdę w Hiszpanii, że do państw europejskich, rzeczywiście do władzy w tych państwach zaczną dochodzić ugrupowania, które no te Unię rozbiją od środka. Więc jednak. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa Polski? Znaczy, Stany Zjednoczone i NATO usłyszy pan od PiSu. Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska. Znaczy, jeżeli Polska... Unia się nie wymienia. Panie redaktor, jeżeli Polska nie byłaby w Unii Europejskiej, to siłą rzeczy będziemy ciążyli ku wschodowi. To znaczy, będziemy w Unii Białorusko-Rosyjskiej. Ja dziękuję za taką Unię. Jeżeli ona się podoba Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, niech jadą sobie do Mińska albo do Moskwy, niech sobie tam wstąpią do tej Unii. Ale interesie Polski jest bycie w Unii Europejskiej i wzmacnianie tej Unii Europejskiej, bo bez Unii Europejskiej sama Polska zostanie wciągnięta w orbitę państw, które będą siłą rzeczy magnesem przyciągane przez Kreml. No tak zawsze było w historii Polski. Jak ktoś się uczył historii Polski, to pamięta, że my nie mieliśmy wyboru. My jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym, że musimy się opowiadać albo po stronie Zachodu, albo po stronie Wschodu. Jak słyszę Kaczyńskiego, który mówi, że zagrożeniem dla Polski jest lewica i na Wschodzie, i Zachodzie, to się za głowę łapie. Ten facet kompletnie nie rozumie świata. Ten facet nie rozumie, że gdybyśmy dzisiaj nie byli w Unii Europejskiej, to prawdopodobnie te same czołgi, które dzisiaj są na Ukrainie, byłyby w Polsce. Bo dzisiaj jest Ukraina, jutro kraje nadbałtyckie, a pojutrze będzie to Polska. Więc to jest jakieś szaleństwo kompletne. Panie przewodniczący, nie ma pan takiego poczucia, tak na spokojnie, kiedy przeanalizujemy wszystko to, co mówią i robią jednocześnie politycy z Prawa i Sprawiedliwości, to zaczynamy mieć do czynienia z pewnym rozdwojeniem jaźni, dlatego że mamy atak na Unię Europejską, z drugiej strony na przykład w kwestiach dotyczących zakazu wjazdu Rosjan do krajów unijnych mówimy, to nie może być nasza decyzja, musi być wspólna decyzja Unii. Jednocześnie wspieramy bardzo mocno, bo tego nikt nie neguje, Ukrainę, nie tylko wojennie, ale także w dążeniach do wstąpienia do tej złej Unii.
Właśnie. To rzeczywiście, no, tu wszystko się, to się wszystko, brzydko kupy, mówiąc, nie trzyma. Kupy nie trzyma. Proszę, ale wyręczyłam pani, pana. Ten rząd z kupą niestety ma dużo do czynienia, bo to jest kupa śmiechu już dzisiaj. Znaczy, oni stali się groteskowi w tym wszystkim. Oni już tylko się kompletnie pogubili. Pytanie, na ile ta groteska może być niebezpieczna w sposób dla realny. Nas, dla ludzi jest bardzo niebezpieczna. Znaczy, my płacimy za to cenę, bo Morawiecki jeździ do tego Voxu, bo nie może już pojechać do Brukseli i być traktowany jak partner na równych zasadach, bo on w Brukseli siedzi w narożniku, na karnym jeżyku, za karę przez to, że bratał się z tymi najgorszymi Unii Europejskiej, którzy ją rozsadzali od środka. I dlatego on dobrze wie, że dzisiaj już nie jest w stanie usiąść do stołu z Scholzem, kanclerzem, z prezydentem Macronem, z największymi Unii Europejskiej, bo oni po prostu wiedzą, że ten facet do tej pory ściskał rękę tych, którzy chełpili Putina. Ale mało tego, nie wywiązał się z umowy zawartej przez samego siebie z Komisją Europejską. Bo teraz, w ramach KPO. Tak jest, bo Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że kamienie milowe zostały zrealizowane, no tylko problem w tym, że nie zostały zrealizowane, terminy nie zostały dotrzymane, tam do 30 września i nawet wcześniej pewne rzeczy miały być zrobione. A teraz twierdzą, że te kamienie milowe to są inne niż to, co oni negocjowali sami. Rzecznik rządu, przypomnę tylko jeden cytat, bo obiecałam dzisiaj naszym widzom, takie mięsiste cytaty. Piotr Miller mówił tak, kamienie milowe są wpisane przez nas, to są wpisane większe konsultacje społeczne, lepsze przepisy dotyczące prowadzenia procesu legislacyjnego to są rzeczy, które my proponowaliśmy do kamieni milowych, a nie są nam narzucane z zewnątrz. A teraz jest narracja, że były narzucone z zewnątrz. Panie redaktor, pal licho tą narrację. Znaczy, naprawdę, ja oczekuję od premiera polskiego rządu dowiezienia tych pieniędzy, bo to 58 miliardów euro jest dzisiaj potrzebne. To jest ogromna suma, może niewyobrażalna dla przeciętnego człowieka, ale to są pieniądze, które dzisiaj tak bardzo potrzebne mogłyby być na szpitale, na drogi, na przedszkola, żeby dzieciaki mogły chodzić do tych przedszkoli, na nowe mieszkania dla młodych ludzi. To są pieniądze, które moglibyśmy inwestować na energetykę, także. Na energetykę ponad 30%. W obecnym kryzysie jest bardzo istotne. Niezwykle potrzebne. Więc ja mam w nosie to, czy co sobie myśli Morawiecki o Unii Europejskiej. Ja chcę, żeby on wydoił tą Brukselkę na maksa, bo to było ambicją każdego polskiego premiera do tej pory. Ja przypomnę, od 2004 roku, pani redaktor, szanowni państwo, ambicją każdego premiera, od lewa do prawa, było przywiezienie tej kasy, krojenie tego tortu z eurosami, jak najbardziej przed kamerami, krzyczenie jest, jest, jest. Przypomnę, był taki premier. Każdy z nich się cieszył. Marcinkiewicz się nazywał w Prawie i Sprawiedliwości. Śmialiśmy się z nich, kiedy to robili. To prawda. Był w Prawie i Sprawiedliwości, ale dowozili kasę. A Morawiecki jest pierwszym premierem, który kasy dla Polek i Polaków nie dowiózł. I to jest katastrofa. Może dlatego, że jest zakładnikiem własnej partii w tej chwili. Może to z tego wynika. Może gdyby mógł podejmować samodzielne decyzje, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. No wie pan doskonale, o czym mówię. Wiem, ale to trzeba się uwolnić z tych kajdan. To znaczy, niech mrugnie trzy razy okiem do mnie i niech mi pokaże, że się czuje jako zakładnik. Wyślemy tam jakieś służby specjalne i go wyzwolimy. To jest niepoważne, pani redaktor, co oni grają. To znaczy, tam nie ma dobrego i złego policjanta. Tam nie ma złej partii i dobrego Morawieckiego. Tam są sami źli ludzie, którzy przed zbliżającą się zimą... Tam jest marionetkowy premier. Nie dbają. Tam jest premier, który stał się na własną wolę stał się zakładnikiem szaleńców, którzy ukradli nam Polskę. Ale w tym sensie ukradli nam Polskę, że ludzie dzisiaj się boją. Ostatnie badania pokazują, że ludzie strasznie się boją tej zimy. Boją się, że nie będą mieli czym palić, że nie będą mieli za co zrobić zakupów, że nie będą mieli z czego spłacić kredytów, bo widzą szalejącą inflację. Przecież koszyk podstawowych produktów, inflacja ta realna wynosi 27%. No tak, prawie 20%. Prawie 30% wynosi inflacja. Ludzie nie są w stanie spłacać kredytów. Tym się powinien ten rząd zająć. Te pieniądze naprawdę są ludziom potrzebne i to jest odwracanie uwagi, to wszystko, co oni robią. Te gadanie o tej, jeżdżenie tego Voxa, gadanie o tej Unii, to jest odwracanie uwagi od swojego nieudacznictwa, od tego, że tej kasy po prostu nie dowieźli. Ona jest bardzo potrzebna ludziom. Jak w tym kontekście Lewica chce rozliczyć pisowskich funkcjonariuszy, bo takie deklaracje z państwa strony padają.
W jaki sposób rozliczyć? Przedstawiliśmy w sobotę nasz plan, realny plan dochodzenia do tego, jak postawimy odpowiedzialnych za to przed Trybunałem Stanu. Komisja Sprawiedliwości i Prawa, komisja, która jest wzorowana na podobnych komisjach z innych krajów. Powołaliśmy zespół prawników, wybitnych prawników. Na naszej konwencji był profesor Adam Bodnar, była profesor Danuta Waniek, Ryszard Kalisz, Włodzimierz Cimoszewicz, wielu znanych prawników i prawniczek, którzy będą tworzyli taki zespół, który będzie opracowywał taką białą księgę, przedstawimy taką białą księgę przestępstw Prawa i Sprawiedliwości i odpowiedzialni staną przed sądem. I nie może być tak. Ale przed sądem czy pod Trybunałem Stanu? Bo to są dwie zupełnie różne sprawy. Przed sądem rozumiem Trybunał Stanu. Okej, okay, bo właśnie Donald Tusk idzie dalej, bo on mówi, że Trybunał Stanu, to jak on to powiedział, że to jest łaskotanie chyba, jakiegoś takiego określenia użył. I powiedział, że to będzie odpowiedzialność właśnie przed polskim wymiarem sprawiedliwości takim sądowym. Panie redaktor, szanowni państwo, ja przypomnę, Donald Tusk miał nawet okazję połaskotać Kaczyńskiego i Ziobrę i ich nawet nie połaskotał, bo jego politycy z Platformy Obywatelskiej zacięli się w toalecie, kiedy przyszło. No to PSL akurat, ale rządzący nie dojechali, no tak, nie dojechali na to głosowanie i wybory i ten Trybunał Stanu nie spotkał Kaczyńskiego i Ziobrę. Nigdy więcej nie może dojść do tego, dlatego potrzebna jest lewica w przyszłym parlamencie, bo my w tych sprawach jesteśmy jednoznaczni, nigdy nie mataczyliśmy w tych sprawach. Od początku, kiedy było pierwsze naruszenie konstytucji, którą zresztą dała Polsce polska lewica i Aleksander Kwaśniewski. My w tej sprawie zawsze byliśmy jednoznaczni. No dobrze, tylko teraz pytanie, czy uważa pan, że z takim hasłem w tej chwili opozycja powinna walczyć o zwycięstwo wyborcze? Czy to nie jest tak, że w sytuacji, w której sam pan powiedział, ludzie się boją, to od was powinni usłyszeć w pierwszej kolejności rozliczymy PiS? Czy jednak nie powinni usłyszeć pomożemy wam tak, 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 ludzie tak powinni tak usłyszeć jedno i drugie. Mhm. Że w Polsce musi być i sprawiedliwie, czyli dwutorowa retoryka, ale też ludzie muszą widzieć realny plan. I a uważa pan, też że pokazuje. Polacy chcą rozliczenia PiSu? W takim kontekście myślę, właśnie że chcą, że tych rozczarowań jest więcej. I co więcej, pani redaktor, spotykam wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, PiS nas zawiódł. PiS nie dowiózł tego, na co się z nami umówią. Ludzie chcą bezpieczeństwa, ludzie chcą spokoju, ludzie chcą godnie żyć. I dzisiaj tego niestety nie ma. Dlatego Lewica nie zostawia tych ludzi samych. Zaproponowaliśmy podwyżki w sferze budżetowej 20%, bo tam jest naprawdę ubóstwo. Ale podwyżki zawód nauczyciela. Nie jest, absolutnie nie neguję tego, że nauczycielom jest potrzebna podwyżka. To jest wieczny wolontariat dzisiaj. Okej, to prawda, to jest naprawdę prawda. Tylko teraz podstawowym problemem, mam wrażenie, dla większości społeczeństwa, no, jest właśnie energetyka, jest węgiel, jest ciepło, jest drożyzna. Tylko my o tym państwo mówią trochę za mało. Znaczy, Lewica mówi o tym bardzo dużo. Przypomnę, my od samego początku mówiliśmy, dywersyfikować źródła energii. Nie może być tak, że Polska jest najbardziej uzależniona wśród krajów unijnych, jeśli chodzi o węgiel. Ósmy kraj na świecie, jeśli chodzi o uzależnienie od węgla. No, dekarbonizacja już miała być parę ładnych lat temu. Ale Ewa Kopacz już to zatwierdziła na forum unijnym. Tak, Ewa Kopacz, ale nic nie zrobiła Platforma i nic nie zrobił PiS. Przypomnę, PiS mówił, że to jest nawet polskie złoto, węgiel, prezydent tak. Duda. Nic nie zrobili, zablokowali rozwój farm wiatrowych, fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii. My o to jako Lewica zawsze walczyliśmy. No można mi wiele rzeczy w polityce zarzucić, ale ja zawsze mówiłem, że trzeba dekarbonizować Polskę, odchodzić od węgla i stawiać na odnawialne źródła energii. Tak jak zrobił to cały cywilizowany świat, gdzie dzisiaj tych problemów z dostarczaniem energii jest dzięki Bogu dużo mniej. Dlaczego Polska nie poszła w tym kierunku? Ano dlatego, że politycy nie mieli odwagi powiedzieć raz na zawsze, odchodzimy od węgla. Pieniądze z KPO miały być na transformację energetyczną. Panie przewodniczący, tak z ręką na sercu, bez złośliwości pytam, ale naprawdę po takim długim, długim czasie, kiedy pan sobie przeanalizuje wszystko, co się wydarzyło, to nie żałuje pan, że Lewica głosowała z PiS-em w sprawie KPO? Wprost przeciwnie. Że oni was po prostu oszukali? No, przecież ja pamiętam, jak pan przyszedł do mnie i mówił, że będą szpitale, że będzie to, tam i nie ma nic. Ale dzisiaj nie byłoby nawet szansy na to. Donald Tusk, który dzisiaj przewodniczy Platformy Obywatelskiej, powiedział jasno... Pan już zaczyna mówić Donald Tusk częściej niż Janusz Kowalski. Nie, ale mówię akurat w dobrym przypadku, ale to akurat chwaląc go. Piękna jedność na lewicy. Natychmiast po naszym głosowaniu za KPO powiedział, że to był błąd Platformy Obywatelskiej, bo on rozumie Unię Europejską, bo wie, że gdybyśmy wtedy nie zagłosowali, to Polska straciłaby szansę na te pieniądze. Ale nie ma pan poczucia, że PiS was oszukało? PiS oszukało wszystkich Polaków i to jest najgorsze, nie tylko lewicę, oszukało wszystkich, ale my jako lewica stanęliśmy w obronie polskich pieniędzy. W przeciwieństwie do innych partii opozycyjnych. My zagłosowaliśmy za tymi pieniędzmi, żeby Polska miała szansę je odzyskać. I jeśli oczywiście PiS tego nie dowiedzie, pani redaktor, to dzisiaj opozycja za rok, jak wygra wybory, będzie miała te pieniądze. Inaczej tych pieniędzy by nie było. Dla jednych pieniędzy nie ma, panie przewodniczący i drodzy państwo, a dla drugich są.
I to całkiem niemałe, dlatego że rząd, okazuje się, ma przekazać rekordową kwotę na fundusz kościelny. Pieniądze mają pójść między innymi na składki dla duchownych, które my, pan, pani, musimy opłacać samodzielnie. Nie są małe w obecnej sytuacji, szczególnie po Polskim Ładzie. 200 milionów złotych to jest kwota, która ma zostać przekazana 216, na fundusz kościelny. Ponad 200 milionów. Tak. 216 milionów złotych. To jest sytuacja skandaliczna, ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat, pani redaktor, ja to śledzę, o 100% ten fundusz wzrósł. Mhm. A miał być likwidowany? Dojna krowa, ten fundusz kościelny dla kościoła, który w swojej pazerności chce więcej i więcej. Znów, pani oczywiście powie, że znów mówię o tym, znaczy, była szansa zlikwidować. Ja pamiętam, jak byłem posłem na Sejm, złożyliśmy projekt likwidujący Fundusz Kościelny. A to czemu nie zlikwidowaliście, jak wy byliście u władzy? Ja pani powiem, kto zablokował. Platforma Obywatelska. Donald Tusk powiedział, że nie pójdzie na wojnę z Kościołem. Cytuję. No i to się stało. Zablokował likwidację Funduszu Kościelnego. Bronił tego Funduszu Kościelnego. Dlatego, kiedy dzisiaj słyszę Platformę Obywatelską, to naprawdę mam duży dystans, czy oni naprawdę rozdzielą sojusz tronu i ołtarza. Boję się, że no, po takich deklaracjach Tuska, zresztą sam pan zwrócił uwagę, dzisiaj zdradzę trochę kulis przed programem, jak sobie rozmawialiśmy, że to Donald Tusk dostał nagrody od Kongresu Kobiet. I widzi pani, jakie są reakcje kobiet w tej sprawie. Rozczarowanie. Donalda Tuska nie było na strajkach kobiet. Donald Tusk nie zbierał podpisów pod ustawą aborcyjną. Wiele kobiet uważa, że to ale jest adwansem. Zbierała, Platforma zbierała. Ale proszę być uczciwym. No to nagroda zbiorowa. No dobrze, pani redaktor, no ale rozumiem, że to nie była nagroda zbiorowa. Znaczy, uczciwie mówiąc, rozumiem, że to jest nagroda adwansem. Chciałbym wierzyć, że Donald Tusk w końcu dowiezie to, co ciągle mówi, a nigdy tego nie zrobił. No bo w sprawie praw kobiet naprawdę można było zrobić wiele za Platformy Obywatelskiej. Można było ograniczyć na przykład patologiczny tak zwany kompromis aborcyjny, który był piekłem kobiet. Pani dobrze wie, ja dobrze wiem, że aborcja była w Polsce wtedy, że kobiety robiły to nielegalnie w podziemiu aborcyjnym. Tak to wyglądało. Dzisiaj robią to nielegalnie w podziemiu aborcyjnym, a mogą jeszcze ponieść za to konsekwencje karne, które będą bardzo surowe i dla nich, i dla tych, którzy to zrobili. Tak nie może być. I powiem pani, dlaczego Lewica musi wygrać wybory. Żeby między innymi skończyć z tym piekłem kobiet. My nie dostajemy nagród. Znaczy, Kongres Kobiet, to, że będziecie mieli Kongres Kobiet nie daje jako nam jako samodzielna nagród. Partia? Ale to rozmawiajmy kwestia, tak. To nie jest kwestia realnie. Najlepszego wyniku. My musimy być w tej koalicji rządzącej jako gwaranci tego, no to jak żeby to w końcu być w koalicji rządzącej, jak nieustannie atakujecie głównego, czy szefa głównej partii opozycyjnej? W ogóle nie atakujemy. No ile pani razy redaktor, dzisiaj pan... Ale też pozytywnie. Niech pani zobaczy, chwaliłem no dobrze, a jak idą te... Już tak zupełnie nie, bo uważam, że to już jest poważna sytuacja i zastanawiam się. Jak idą te rozmowy? One w ogóle trwają? No dobrze, czy to znaczy nie trwają? Rozmowy o współpracy, tak. Jak pani widzi, idą. Spotykamy się, ile tych list będzie pana zdaniem ostatecznie? Czy teraz pan mówiliśmy powie, się... większość, że jeszcze jest za wcześnie, żeby o bo tym na mówić? To się umówiliśmy. Bo na to się umówiliśmy. Że mówicie, że jest za wcześnie jeszcze, nie. Tak? Czy... Na to się umówiliśmy, że decyzję będziemy podejmowali w kiedy? Odpowiednim czasie, na kilka miesięcy przed wyborami. Jak już będzie wiadomo, jakie są sondaże, jakie są nastroje społeczne, wtedy dokonamy takiego wyboru, który sprawi, że będziemy mieli czyli jak największą ilość na pytanie, parlamentarzystów. Według pana, i jaka jest liderów najlepsza? Opozycji pani nie odpowie, bo taka jest nasza umowa, bo o tym nie rozmawialiśmy. Mówię pani, jak jest, kawa na ławę. Znaczy nie, no, Włodzimierz Czarzasty ostatnio troszkę się zapędził, mam wrażenie. No i dostał za to po głowie. No, wie pani, no być może Włodzimierz Czarzasty ma mniejsze doświadczenie polityczne niż ja. No w tej sprawie pewnie tak. Będzie rozmowa z Włodzimierzem Czarzastym, on nie ma do siebie dystansu, panie. Ale to jest mój brat, jak pani wie. Ale nie ma pan wrażenia, że jak wchodzi do windy, to najpierw wchodzi jego ego, a później on? Nie umawialiśmy się na rozmowę o moim bracie, tylko jest współliderem partii, który może mieć mniejsze doświadczenie polityczne, ale ma dużą intuicję polityczną za to, no którą właśnie, nadrabia. Sam pan przed chwilą powiedział, że się zagalopował, więc nie wiem jak z tą intuicją, ale dobrze, zostawmy Włodzimierza Czarzastego, bo go uszy zaraz będą piekły. Fuzja PGNiG z PKN Orlen dzisiaj nas czeka. Czy to rozwiąże problemy energetyczne w Polsce? O, tak przekonuje obóz rządzący. No oczywiście, że nie rozwiąże, bo tu chodzi o to oczywiście, żeby wszystko zbierać w jednych rękach, żeby centralizować, a jak widzimy, ten kierunek centralizacji, który obrał PiS, w ogóle nie daje efektów, bo te fuzje następują jedna po drugiej, coraz więcej zgarnia ten Obajtek, zarabia już, przypomnę, z tego co słyszałem, 6 milionów złotych rocznie. Ale danina Sasina nie obejmie Orlenu, bo Orlen nie ma nadzwyczajnych zysków, nie wiem, czy państwo słyszeli. Przypomnę, PGE w ubiegłym roku miało 40% więcej zysków
spadku niż rok wcześniej. Mm. Czyli mają nadzwyczajne spółki Skarbu Państwa, nadzwyczajne zyski, tylko nimi się nie chcą dzielić. Bo oczywiście chodzi o to, żeby jak się ma legitymację partyjną, żeby traktować te spółki Skarbu Państwa jak bankomaty. Prawdopodobnie w tej ustawie oczywiście. Dla spółek. Tak, oczywiście, że tak. Żeby wyciągać kasę, żeby robić kolejne kampanie. Jak jechałem do pani redaktor, widziałem kolejną jakąś bzdurną kampanię, że wysokie ceny to nie jest wina rządu, tylko wina tam jakichś znów złych demonów. Kampania, która będzie kosztowała kilkanaście milionów złotych, tak jak z tą żarówką, która też kosztowała kilkanaście milionów złotych. I z KPO też była kampania, która też kosztowała ogromne pieniądze. Przypomnę te nieszczęsne ławeczki. Wie pani, oni traktują te spółki Skarbu Państwa to można by tak jak bankomaty. Ostrołęka, gdzie wybudowali jakiś komin i go zaraz zniszczyli za kilka miliardów. A teraz Radom jeszcze lotnisko. A teraz lotnisko w Radomiu. No tych absurdów jak u Barei, łącznie z Otwockiem, gdzie... Otwocku za chwilkę, tak. Na ciężarówkę węgiel ładowano. A o tym pan mówi. A to proszę tak opowiedzieć. Tak, no tak, no krąży w internecie to wideo, gdzie stoi ekipa TVP i kręci jak u Barei taki film, reportaż, gdzie niby węgla nie brakuje, a jest ciężarówka z kubką węgla, na którą się ładuje i zrzuca węgiel, pokazując, że jest pełno węgla w Otwocku. No to jest jak u Barei. Jak ktoś z państwa ma ochotę to zobaczyć na własne oczy, to u Hanny Gil-Piątek tak, chyba, tak? Poseł. Na Twitterze wrzuciła. Jak u Barei, pani redaktor, ale my się z tego możemy śmiać i nabijać, tylko że ludziom nie jest do śmiechu, bo Obajtek będzie miał na ogrzewanie, a ludzie będą siedzieli w kożuchach z zimna. I to jest największe zagrożenie na tą zimę. Trzeba jak najszybciej dowieść. I my jako Lewica jesteśmy w stanie usiąść do rządzącymi, tylko że oni w ogóle nie chcą słuchać opozycji. My składamy kolejne propozycje, oni je odrzucają i wymyślają coraz większe bzdury. No przecież projekt ustawy goni projekt ustawy, a to w ogóle nie rozwiązuje. Prezydent ostatnio podpisał... Bogusław Grabowski nazwał to biegunką legislacyjną. No bo to jest biegunka legislacyjna, jak pani zobaczy. Prezydent podpisał, że węgiel będzie kosztował 990 zł, z tego co pamiętam, czy 960 zł za tonę. Węgiel kosztuje dzisiaj 3-5 tysięcy, ten, który jeżeli w ogóle tak ciężko jest. Dostać. O, właśnie, a propos, Jacek Sasin grzmiał z mównicy sejmowej, że samorządy migają się odpowiedzialności, że samorządy są taką samą władzą jak władza centralna, bo to jest to wspólna Polska i że samorządy powinny w tej chwili zajmować się dystrybucją węgla. Ja tylko zastanawiam się, o co tak naprawdę chodzi, bo przecież z dystrybucją węgla nigdy nie było problemu. Więc dlaczego węgla nagle się pojawił? Bo no węgla właśnie. Nie ma, bo rządzący dzielą węgiel, którego nie ma, na narodzie. Bo nie ma tego węgla. I próbują tą odpowiedzialnością za brak węgla podzielić się oczywiście z samorządowcami, żeby oni wzięli odpowiedzialność w tym przestępstwie, który PiS dokonał. Ale powinni pana zdaniem, czy nie? Nie powinni. Samorządowcy, po pierwsze, mówię to jako były prezydent miasta, jako osoba, która zarządzała średniej wielkości miastem w Polsce, więc coś tam wiem. Pamiętam. Cytując klasyczkę. Więc pani redaktor, naprawdę nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, ustawowej. Nie jest to w kompetencjach samorządu. Samorząd przekroczyłby swoje, każdy samorządowiec przekroczyłby swoje uprawnienia. Po drugie, logistycznej. Po prostu my nie zarządzamy składami węgla. To jest dzisiaj w prywatnych rękach. To państwo powinno dostarczać ten węgiel do składów i te składy powinny go dystrybuować w sposób komercyjny. Tak się dzisiaj nie da. Ale mamy burmistrza Otwocka. No tak, bardzo młodego, ambitnego polityka z Prawa i Sprawiedliwości, który to polityk przekonuje, że da się to zrobić i że samorządy powinny to robić. Co prawda wiedział troszkę o tym wcześniej i zdążył się przygotować, ale ostatecznie podobno okazało się, że załatwił tego węgla. 60 kilka rodzin tak. Dostało ten węgiel. No a Otwock ma trochę więcej niż 60 kilka rodzin. Pani, to jest propagandówka. Znaczy samorządowców w Polsce jest kilka tysięcy. A na tym spotkaniu premiera Morawieckiego byli tylko ci, którzy noszą realnie lub na sercu legitymację PiS-u. I to jest niesprawiedliwe, bo PiS przez lata walczył z samorządowcami. Gardził nimi, atakował ich, oczerniał ich, nie wspierał ich, zabierał im kasę. Doprowadził wiele samorządów do naprawdę trudnej sytuacji. A dzisiaj przychodzi i mówi, chcemy, żebyście wzięli część odpowiedzialności za naszą nieudolność. To jest nie fair. To jest po prostu niesprawiedliwe. Ale ja rozumiem. Jako byłego prezydenta miasta, bo przecież tak było w trakcie COVID-u. Tak. Tak było, jeżeli chodzi o uchodźców. I teraz kwestia węgla. Tak. I... Za każdym razem jest taka próba, czy przekonywanie, że współpraca w cudzysłowie z samorządem powinna być. No więc ja dzisiaj nie mogłem zasnąć i tak sobie myślałem, jak ja bym był prezydentem i przyszedłby ten Morawiecki, zaprosiłby mnie, to ja tak jeździłem na takie spotkania. Czyli prezydentem pani... miasta czy kraju? Nie, jakbym był prezydentem miasta nadal, Słupska. Mhm. I Morawiecki by zadzwonił, powiedział, Robert, przyjedź, potrzebuję twojej pomocy. To co ja bym mu powiedział? I pani redaktor, ja jestem...
otwarty, ale myślę sobie, przecież ten facet mi chce wrobić. Tego węgla nie ma. Agencja... Czyli rząd chce wrobić w samorządowców. Agencje, które odpowiadają za dostawy węgla, nie sprowadziły ani jednej tony węgla do Polski. Mhm. A premier Morawiecki 18 maja zobowiązał je do sprowadzenia tego węgla. Przecież my od marca wiemy, że węgla zabraknie. I tego węgla nie ma. I te same agencje mówią, że węgla będzie na 54 dni około w Polsce. Półtora miesiąca. I tego węgla zaraz zabraknie. Więc czułbym się, że on chce mnie oszukać. Dlaczego miałbym się dawać wciągać w tą grę, która jest nie fair? Że widząc, że rząd po prostu jest nieprzygotowany, że rząd oszukuje ludzi, że rząd chce oszukać samorządy, bo węgla nie ma. To co ja miałbym uczestniczyć w takiej ustawce jak u Barei, jak w tym Otwocku, że przyjechałaby kamera do Słupska i pokazywała, jak tą kubkę węgla się ładuje i zrzuca z tego i że niby w Słupsku węgiel jest? Sorry, ale ja się na to nie piszę i nie dziwię się kolegom i koleżankom samorządowcom z innych miast, że nie chcą w tym uczestniczyć. Pan Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie było jakimś galopującym entuzjastą samorządów, no, więc nie dziwi mnie akurat kierunek tego ataku. Właśnie. Dobrze, na sam koniec bardzo krótko, bo już nasz kolejny gość czeka. Chciałabym jeszcze dwa słowa od pana usłyszeć w sprawie nominacji Marka Kuchcińskiego na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale nie pytam już, bo to myślę ludzi interesuje najmniej o to, czy on będzie uchem prezesa, czy on jest przeciwny Morawieckiemu i jakie tam polityczne funkcje ma pełnić. Bardziej mnie interesuje to, że na to stanowisko, jedno z najważniejszych organizacyjnie w kraju, przychodzi Marek Kuchciński. Co to oznacza? To oznacza, że PiS nie ma już zasobów kadrowych, którymi mógłby obsadzić ważne urzędy i ważne stanowiska. To znaczy ja przy całym krytycyzmie wobec pana ministra Dworczyka uważam, że to był bardzo sprawny menadżer. Ja miałem z nim wielokrotnie do czynienia i widziałem, że wiele rzeczy dowoził. Mhm. Jedyne, z czego znamy Kuchcińskiego, że dowozi, to koszule z Rzeszowa do Warszawy. I to jest największe niebezpieczeństwo. Ale jeszcze warto dodać, czym dowoził? Samolotami za nasze pieniądze w trybie HET. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję, za wizytę u nas. Dobrego, spokojnego dnia. Już za chwilę u państwa pan Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Zapraszam. Państwa gościem Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj bardzo złe informacje od samego rana dotyczące ataku na Kijów. Na stolicę Ukrainy spadły kolejne rakiety. Na razie nie wiemy jeszcze, jak szerokie są zniszczenia, jak duże ofiary śmiertelne w ludziach. No, niemniej mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko, powiedział, że tych wybuchów było kilka, że wszystkie służby udały się na miejsce. Wiemy też, że pod ostrzałem cały czas jest Zaporoże. Tam zaatakowano dzielnicę mieszkalną. Więc ja zapytam pana wprost, czy możemy to czytać jako zemstę za wysadzenie mostu krymskiego, czy to jest zbyt duże uproszczenie? Nie, to nie jest uproszczenie. Tak to należy czytać, z tym, że to nie tylko zemsta czy odwet za zniszczenie mostu krymskiego, ale też przy okazji chęć pokazania Rosjanom, społeczeństwu rosyjskiemu, że Rosja jest ciągle mocna wojskowo, że ten most krymski to był drobiazg, a tu proszę, jesteśmy tacy silni, że jesteśmy w stanie zaatakować infrastrukturę krytyczną, bo to są wycelowane te ataki na terytorium całej Ukrainy. No bo chyba właśnie atak na most krymski możemy czytać jako uderzenie w największe z miękkich podbrzusz Federacji Rosyjskiej i samego reżimu Władimira Putina, prawda? Nie tylko. Także uderzenie w symbol, pewien symbol agresji rosyjskiej. Ten akurat symbol odnosi się jeszcze do 2014 roku. Ale jednak jest to istotny symbol, a poza tym to był cel, o zaatakowaniu którego Ukraińcy mówili od dawna i mówili publicznie, że
Na razie ich na to nie stać. Nie są w stanie tak blisko podciągnąć systemów uzbrojenia, które mogłyby tego dokonać. No ale w końcu tak się stało. Notabene na marginesie pozwolę sobie zauważyć, że oficjalnie wtedy nie wiadomo, kto to zrobił, kto doprowadził do tego wybuchu na Moście Krymskim, ale odpowiedzialność już przypisano Ukrainie. No właśnie, Ukraińcy się absolutnie do tego nie przyznają. Rosjanie mówią, że to służby specjalne Ukrainy, ale pojawiają się też przypuszczenia, doniesienia, plotki, nie wiem właściwie jak to nazwać, że to mogły być rosyjskie służby specjalne, które są skonfliktowane z dowództwem wojskowym i kremlowskim, nazwijmy to w dużym uproszczeniu. Czy pana zdaniem to jest scenariusz, który w ogóle powinniśmy rozważać? Rozważać powinniśmy i możemy i powinniśmy, natomiast nie przywiązywałbym się do tego scenariusza. Mhm. Przy takich wydarzeniach pojawia się mnóstwo domysłów. Trzeba je sprawdzić, to za jakiś czas wyjdzie na jaw. Na razie powiem pani pół żartem, o ile w ogóle w tych sytuacjach można mówić pół żartem, że z mojego punktu widzenia to wygląda tak, że wybuchła ciężarówka z paliwem, której kierowca być może zapalił papierosa, najprawdopodobniej były to papierosy ukraińskie. To teraz jeszcze słów kilka o Moście Krymskim w kontekście jego znaczenia, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Bo oczywiście bardzo dużo o Moście Krymskim mówimy. Dość pobieżnie wspominamy, że on miał ogromne znaczenie logistyczne ze względu na transport zarówno ludzi, jak i zaopatrzenia. Ale gdyby pan mógł powiedzieć coś więcej, dlaczego on jest tak dla Rosjan był, znaczy jest w dalszym ciągu dla Rosjan istotny? Znaczy, jakie jest oprócz symbolicznego, bo rozumiem, że to o symbolikę także chodzi, jego ciężar gatunkowy? O co tutaj tak naprawdę chodzi? Dlaczego Ukraińcy tak bardzo ten most chcieli zniszczyć? Znaczenie ma ten most, ma symboliczne, ma wojskowe, bo rzeczywiście przez ten most dostarczana była większość i uzbrojenia, i paliw, które potem wykorzystywali Rosjanie na południowym froncie w Donbasie. Ale ma też znaczenie, jakby to powiedzieć, społeczne. Ja sam z pewnym niedowierzaniem po tym ataku dowiedziałem się z rosyjskich mediów, że po ataku wybuchła panika wśród turystów rosyjskich wypoczywających na Krymie. O ile mnie pamięć nie myli, tam padła nawet liczba 20 tysięcy osób. To jest niewyobrażalne. W takim momencie, w takim miejscu wypoczywa 20 tysięcy ludzi i dla nich ten most krymski to jest gwarancja łatwego i szybkiego powrotu do domu, a także w przyszłości dojazdu znowu na wakacje. Więc ten most ma potrójne, znaczy to symboliczne to jest takie symboliczno-polityczne, wojskowe i społeczne. I stąd taki rozgłos. Dlaczego Ukraińcy, jeśli to byli oni, nie chcą się przyznać do ataku na most krymski? A przyznali się do udziału w ataku na córkę Dugina? Nie, ale tutaj wsypały ich Stany Zjednoczone, co też jest dość zastanawiające. No to poczekajmy parę tygodni. A dlaczego pana zdaniem Amerykanie zdecydowali się powiedzieć o tym, że na Darię Duginę rzeczywiście zamach przygotowali Ukraińcy? Nie wiem, być może była to forma, nie wiem, lekkiego wyrzutu, ostrzeżenia dla służb specjalnych Ukrainy. Być może był w tym element też taki, żeby odsunąć wszelkie podejrzenia od służb zachodnich czy amerykańskich. Nie wiem, być może wszystkiego po trochu. No. A pana zdaniem rzeczywiście jest tak, że w tej chwili służby ukraińskie, czy w ogóle Ukraińcy zbyt dużo takich niezależnych od sojuszników inicjatyw podejmują tego typu, bo tutaj rzeczywiście wspomniał pan o tym, że administracja amerykańska być może próbuje dyscyplinować Ukraińców, żeby w dużym uproszczeniu, powiem kolokwialnie, nie wychodzili przed szereg. Czy pana zdaniem to się rzeczywiście zdarza zbyt często, że Ukraińcy tak czynią? W takiej sytuacji, w jakiej są Ukraińcy, napadnięci brutalnie przez Rosjan, nie można powiedzieć, że to jest zbyt często. Ja już to kiedyś o pani mówiłem. Z mojego punktu widzenia uważam, że Ukraińcy mają prawo do obrony, do samoobrony. I jeśli w ramach tego prawa do obrony decydują się na desperackie jakieś ataki poza swoim terytorium, uważam, że to jest również usprawiedliwione. Natomiast ze strony Amerykanów, ja nie wiem, czy nazwałbym to posunięciem dyscyplinującym Ukraińców, czy przywołującym ich do szeregu. Raczej chodziło o to, żeby na przyszłość uniknąć elementu zaskoczenia. To znaczy, żeby Amerykanie nie czuli się zaskoczeni, bo też, prawdę powiedziawszy, przeprowadzając takie akcje nieskoordynowane, mogłoby się okazać, że gdzieś
te służby ukraińskie weszłyby w paradę służbom zachodnim. Ja niczego nie sugeruję. Mówię tylko, że zamiast słowa dyscyplinujące działania, wolałbym używać sformułowania, że chodziło po prostu o lepszą koordynację. Porządkujące. Tak, porządkujące. Tak. Dobrze, to teraz słów kilka o Radzie Bezpieczeństwa, którą zwołuje Władimir Putin. Pojawiły się wczoraj nieoficjalne informacje, że stanowiska po wybuchu na Moście Krymskim mieli stracić minister obrony Siergiej Szojgu i szef sztabu generalnego Walerii Gerasimow. No, oczywiście nie tylko po wybuchu, ale po tej ostatniej serii małych klęsk, które Rosja na froncie ukraińskim ponosi. To ja się teraz zastanawiam, kto w ogóle będzie tym wszystkim dowodził. Generałów Rosji jest bez liku, to jest jeszcze spadek po Związku Radzieckim, tam już są jakieś nowe nominacje. To są burze w szklance wody. Odpowiedzialność za wojnę niesie Putin i jego najbliżsi współpracownicy. Czy wykonawcami tych rozkazów Putina będą Szojgu, Gerasimow czy ktokolwiek inny, ma to znaczenie drugorzędne, z jednym wyjątkiem. To pokazuje społeczeństwu rosyjskiemu kolejny raz, że coś z tą w cudzysłowie operacją specjalną jest nie tak, bo ludzie w nią przeprowadzający tracą stanowisko. Czy integralną częścią tej operacji specjalnej, w cudzysłowie pana zdaniem, stanie się za chwilę, lada dzień właściwie, Białoruś? Wiemy, że Aleksandr Łukaszenka broni się rękami i nogami przed tym, żeby w taki już całkowity sposób zaangażować się w napaść na Ukrainę, ale zmusza go do tego bardzo konsekwentnie Władimir Putin. Czym to się skończy pana zdaniem? To zależy od rozwoju sytuacji na froncie. Jeśli sytuacja Rosjan na froncie stanie się bardziej dramatyczna niż jest, to nie wykluczałbym scenariusza bezpośredniego zaangażowania Białorusi. Choć Łukaszenka będzie się przedtem bronił do ostatniej chwili rękoma i nogami, no ale nie jestem pewien, czy mu się uda. Mhm. A pana zdaniem możemy w ogóle mówić o dramatycznej sytuacji Rosji na froncie? Bo powiedział pan, że jeżeli będzie jeszcze bardziej dramatyczna niż jest, więc rozumiem, że jest już dramatyczna. Dramatyczna w tym sensie, że po pierwsze nie osiągają żadnych sukcesów w Donbasie. Okopali się tam po prostu. Więc jest dramatyczna, jeśli porównać ją do celów wojny deklarowanych, to ile to, 229 dni temu, prawda? Tak. Kiedy to Ukraina miała zniknąć z mapy, miały się zmienić władze w Kijowie i tak dalej. I mieli być witani żołnierze rosyjscy kwiatami przez Ukraińców. Tak jest. To jeśli porównać obecną sytuację Rosjan na froncie do tych celów deklarowanych na początku wojny, no to jest to sytuacja dramatyczna. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że to pseudo-referenda i aneksja części terytorium Ukrainy do Rosji, to też może być próba takiej, jakby to powiedzieć, redefinicji celów wojny, żeby pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, no nie, tak naprawdę to nam od początku chodziło o to, żeby przyłączyć ten Donbas do Rosji i to właśnie osiągamy. No właśnie, bo do tych porażek, bo ja sobie tutaj spisałam w punktach to, co się dzieje w ostatnich tygodniach na froncie. No i tak, mamy wycofanie się z Rosjan z obwodu charkowskiego, mamy takie pojedyncze porażki spowodowane ukraińską kontrofensywą i w Chersoniu, i w Ługańsku, i w tym obwodzie donieckim. Mamy mobilizację w Rosji, której miało nie być. Władimir Putin matkom, Rosjankom obiecywał, że chłopcy i synowie i bracia na front nie pójdą. Okazało się, że jest inaczej. No, te referenda, o których pan już wspomniał. Częściowo zniszczony most krymski, o czym wspominaliśmy. Coraz częstsza krytyka także wewnętrzna w Rosji dowództwa i w ogóle całego sposobu prowadzenia operacji. Już nawet Kadyrow się do tego trochę przyłączył. No i jeszcze wymiana jeńców, co też jest zastanawiające, że Rosja jest w takiej sytuacji, że oddaje najważniejszych, czyli na przykład obrońców Azowstalu. To też chyba trzeba zaliczyć na poczet porażki rosyjskiej. Tak, z tym, że to nie są porażki w wymiarze strategicznym, a w takim operacyjno-taktycznym, tak. Więc jakby to powiedzieć, nie przesadzajmy z oceną długosiężnych czy długofalowych skutków takich porażek. Natomiast to, co i pani i ja zresztą nazywamy porażkami, to świadczy dla mnie przede wszystkim o wzrastającym chaosie po stronie rosyjskiej, bo rzeczywiście w tym ładu i składu nie widać, znaczy nie widać jakiejś jednej jasnej, konsekwentnej linii z wyjątkiem tego, że brniemy dalej w awanturę, która nam się wymyka spod kontroli. A gdyby się okazało, że Aleksandr Łukaszenka jednak nie będzie w stanie się przeciwstawić Władimirowi Putinowi, to jak bardzo pana zdaniem niebezpieczne jest otwarcie tego frontu północnego?
Nie sądzę, znaczy nie jestem ekspertem wojskowym, ale nic mi nie wiadomo o jakichś ocenach, które miałyby świadczyć o wyjątkowej sile armii białoruskiej, jej uzbrojeniu czy wyszkoleniu. To jest taki dużo młodszy brat armii rosyjskiej i tyle. Znaczenie to miało tyle, że no otwiera się dodatkowy front i wiąże siły Ukraińców, więc konsekwencje wojskowe byłyby takie, że Ukraińcy musieliby znowu osłabić, że tak powiem, swoje wojska na froncie tym południowym, na froncie, gdzie są najważniejsze walki z Rosją, no bo musieliby bronić północy. To w tym sensie miałoby znaczenie. Natomiast nie oczekiwałbym jakichś spektakularnych sukcesów armii białoruskiej. To teraz słów kilka o rozmowach NATO w Brukseli, które już za kilka dni mają się rozpocząć i mają dotyczyć, zgodnie z zapowiedzią, infrastruktury krytycznej państw NATO i zagrożenia jądrowego ze strony Rosji. Więc teraz spróbujmy przetłumaczyć to z polskiego na nasze, albo ja inaczej. Zapytam pana wprost. Czy uważa pan, że będzie jakaś zmiana, jeżeli chodzi o rozmieszczenie sił sojuszniczych na wschodniej flance? Chociażby w związku z sytuacją na Bałtyku w tej chwili. Nie sądzę. Przede wszystkim te dwie sprawy będą przedmiotem obrad, ale 12 bodaj, kiedy się to spotkanie zaczyna, tam się też odbędzie spotkanie grupy kontaktowej do spraw pomocy wojskowej Ukrainie. To też jest ważne. Nie oczekiwałbym jakichś radykalnych zmian w rozmieszczeniu sił na wschodniej flance NATO. W tej chwili, jeśli chodzi o wschodnią flankę, sojusz musi się, że tak powiem, do końca pozbierać ze sprawą przyjęcia Szwecji i Finlandii do sojuszu. No tym bardziej, że Erdogan stawia kolejne warunki. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale to też taka informacja z ostatnich godzin. Będzie stawiał do końca. No to jest, że tak powiem, esencja dyplomacji wielostronnej. No będzie stawiał do końca. Więc to jest pierwszoplanowe zadanie. Infrastruktura krytyczna, to głównie chodzi o to, o wyjaśnienie tego, co się stało z tymi Nord Streamami. Ochrona infrastruktury krytycznej koniecznie wymaga rozmieszczenia czołgów na flance wschodniej. Także tego bym nie oczekiwał. No dobrze, ale czy pana zdaniem powinny być jakieś zmiany, jeżeli chodzi o ochronę tego już właściwie wewnętrznego akwenu państw natowskich, którym stało się Morze Bałtyckie? Czy tam coś się powinno zmienić? Tak, ale to nie będą zmiany, które zajdą w ciągu kilku czy kilkunastu dni. Na pewno to się zmieni. Jestem przekonany, że wojskowi natowscy już nad tym pracują. No chociażby dlatego, że będą dwa nowe państwa członkowskie, że Bałtyk stanie się wewnętrznym jeziorem sojuszu i trzeba to będzie na nowo ułożyć, wykorzystując fakt wstąpienia tych dwóch nowych państw do sojuszu. Ale to jest praca bardziej na lata, no może na kilkanaście miesięcy, a nie tak ad hoc, że coś będziemy natychmiast ostrygować. A pan uważa, że powinna być wschodnia flanka wzmocniona, czy obecnie nie ma takiej potrzeby? Powinna być wzmocniona na pewno, z tym, że diabeł tkwi w szczegółach, co my mianowicie rozumiemy przez wzmocnienie. Bo jeśli ktoś mi powie, że przez wzmocnienie rozumie rozmieszczenie setek czy tysięcy czołgów, to powiem, że nie, absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o objęcie flanki wschodniej takim parasolem ochronnym, żeby na przykład była chroniona przed cyberatakami, była chroniona elektronicznie, miała gwarancję, że w razie jakiegokolwiek zagrożenia otrzyma natychmiastowe wsparcie, nie tylko w sensie rozmieszczenia wojsk, ale na przykład, że zostaną odpalone jakieś rakiety, jakieś pociski, które będą tej flanki wschodniej bronić. Z flanką wschodnią to w tej chwili po przystąpieniu zwłaszcza Finlandii do sojuszu będzie o tyle sprawa bardziej skomplikowana, że to już nie będzie, ta flanka wschodnia to nie będzie tylko Polska i państwa bałtyckie, to będzie też Finlandia. A jak ja znam Finów i pamiętam rozmowy z ich ekspertami przed paru miesięcy, to oni kategorycznie twierdzili, że wstępując do NATO, w ogóle nawet nie myślą o tym, żeby na terytorium Finlandii pojawiły się jakiekolwiek stałe bazy. Oni liczą na parasol ochronny NATO, oni liczą na wspólne ćwiczenia, oni liczą na powstanie planów obrony Finlandii, ale broń Boże nie na stałe rozmieszczenia wojsk.
A dlaczego? Więc to też państwa flanki wschodnie będą musiały między sobą dzwonić. Dlatego, że Finowie od wielu, wielu lat nauczyli się żyć najpierw ze Związkiem Radzieckim, potem z Rosją. Krok, który podjęli, znaczy decyzję, którą podjęli teraz, wynika z tej barbarzyńskiej decyzji Putina o napaści na Ukrainę. Natomiast Finowie nie widzą, i słusznie, bezpośredniego zagrożenia dla swojego terytorium. Oni, wstępując do NATO, wykupują polisę ubezpieczeniową. Mm-hmm. A co dają w zamian? 1300 kilometrów granicy z Rosją. Sporo. Bez wątpienia, ale sądzi pan, pytam tak już ciągnąć trochę za język, bo szczerze jakby nigdy nie zastanawiałam się nad tym wątkiem. Bardzo fajnie, że pan go poruszył, ale czy Finlandia w tym kontekście będzie sojusznikiem też, na którego będzie można w razie czego liczyć? Tak, na pewno. Proszę, ta niechęć Finów, mówię, ja to znam, zresztą to nie tylko eksperci fińscy, to chyba i politycy fińscy już wspominali bądź dawali do zrozumienia, że nie życzą sobie rozmieszczania żadnych baz wojskowych na swoim terytorium. Notabene, baz wojskowych w sensie stałej obecności wojsk, bo przygotowanie infrastruktury umożliwiającej przyjęcie wzmocnień na wypadek zagrożenia to jest zupełnie inna sprawa. Finowie są narodem, jakby to powiedzieć, pokojowym, przyzwyczajonym do pewnego stylu życia, pewnego stylu uprawiania polityki. Nie życzą sobie militaryzacji własnego życia, natomiast na pewno będą partnerem solidnym. A będą, pana zdaniem, ostatecznie po tych wszystkich dyplomatycznych przepychankach, sprzeciwach Erdogana, sprzeciwach Orbana, Węgrów, Turków, to się skończy pana zdaniem ostatecznie sukcesem? Tak, jestem gotów się założyć o skrzynkę najlepszego trunku tureckiego. Okej, to tutaj przynajmniej jeden kamień z serca. A co jeżeli chodzi o rozszerzenie NATO za pomocą, tak to nazwę nieładnie, Ukrainy? Jak pan zareagował na ten wniosek Ukraińców o ścieżkę przyspieszoną, jeżeli chodzi o wstąpienie do sojuszu? Ja ich rozumiem, że oni muszą takie rzeczy mówić. Natomiast kiedy to usłyszałem, pomyślałem sobie, że na pewno zdają sobie sprawę, że jest to w tej chwili rzecz niewykonalna, dlatego że przyjmując Ukrainę do sojuszu w tej chwili, sojusz stawiałby się w sytuacji wojny z Rosją. W związku z czym ja ten apel o specjalną ścieżkę dla przystąpienia, dla Ukrainy do przystąpienia do NATO, przepraszam, odczytałem bardziej jako taki apel, którego właściwym przesłaniem było to: potrzebujemy więcej pomocy wojskowej od was. Jeśli nie możecie przyjąć nas teraz do sojuszu, to musimy dostać więcej pomocy wojskowej. I właśnie a propos tej większej pomocy wojskowej, spodziewa pan się podjęcia takich decyzji właśnie podczas tych rozmów natowskich w Brukseli, o których wspominaliśmy kilka minut temu? Zapewne tak. Nie znam skali, nie wiem, bo to są sprawy, że tak powiem, mało jawne, delikatnie mówiąc. Natomiast były już zapewnienia amerykańskie, no kolejne Himarsy tam jadą, jedzie amunicja. Z pomocą wojskową nic się nie zmieni. To znaczy pewne tabu zostały przełamane już ładnych parę miesięcy temu. Proszę sobie przypomnieć, co było na początku. Wyłącznie uzbrojenie obronne, broń Boże, żadnej broni ofensywnej. Nie wypadało wręcz w niektórych kręgach mówić o możliwości dostarczania czołgów dla Ukrainy. A w tej chwili tam jadą wyrzutnie rakietowe. Więc pomoc będzie nadal na pewno. Natomiast jej rozmiary... Nie wiem, trudno to przewidzieć. Okej, to jeszcze jedna sprawa, która bardzo jest w tej chwili dyskutowana, rozważana. Ja zawsze apeluję o to i sama staram się zresztą to robić, żeby nie siać w tym temacie paniki, bo jest ona zupełnie niepotrzebna. No ale trzeba o to pytać, bo podczas tych rozmów, chociażby w Brukseli, temat też zostanie poruszony, czyli zagrożenie jądrowe ze strony Rosji. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo użycia taktycznej, a nie daj Boże, broni o szerszym zasięgu? Powiem tak, Putin chce się zapisać w historii jako car, uzdrowiciel, odnowiciel Rosji. Jeśli użyłby strategicznej broni nuklearnej, bądź nawet taktycznej broni nuklearnej wobec któregokolwiek z państw NATO, to nie będzie miał gdzie się zapisać, bo żadnej historii już dalej nie będzie. Uważam za bardzo mało prawdopodobne, nierealne, użycie strategicznej broni nuklearnej. Natomiast
punktowe uderzenie taktyczną bronią nuklearną gdzieś na terytorium Ukrainy. Trudno mi ocenić, na ile jest to prawdopodobne, natomiast uważam to za niestety za możliwe. Czy w związku z tym my w jakiś sposób, jako sąsiedzi Ukrainy, powinniśmy się przygotować na taką ewentualność? Taktyczna broń nuklearna, ta, którą dysponują Rosjanie, to są bardzo różne środki przenoszenia. To może być pocisk do haubicy, to może być bomba zrzucana z samolotów, ale z reguły są to pociski o kilkukrotnie mniejszej sile rażenia niż bomba zrzucona na Hiroshimę. Jeśli, no to jest ten najbardziej dramatyczny, tragiczny scenariusz. Jeśli Putin zdecyduje się tej broni użyć, to będzie to uderzenie punktowe, na pokaz, zapewne o niezbyt wielkiej sile rażenia i raczej w taki punkt, który byłby ważny wojskowo dla Rosji, czyli nie sądzę, żeby to było w pobliżu naszych granic. Jeśli miałbym się bawić w złą wróżkę, to patrzyłbym gdzieś w okolice Odessy. Oby nie. Oby te przewidywania się nie sprawdziły. Oby nie. Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Za te wszystkie informacje, bardzo cenne. Pozdrawiamy i do zobaczenia następnym razem. To wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za ten świeżo tygodniowy, poniedziałkowy rozruch. Dziękujemy za obecność. Wracamy oczywiście do państwa jutro o godzinie 9:00. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się państwu bardzo nisko. Spokojnego, dobrego dnia. Proszę się trzymać dzielnie, bo co nam zostało. Do jutra.